Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe i nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na podcaście temat gruziński. Oczywiście polityka gdzieś zawsze będzie w tle moich rozmów, ale dzisiaj akurat więcej o młodych, o kulturze, o nadziejach tych młodych Gruzinów. Moim gościem jest Stasia Budzisz, reporterka, która zna lepiej Gruzję niż kto inny. Cześć i dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć i dzień dobry. Również dziękuję za zaproszenie. No ja bym tak się nie rozpędzała z tym, że znam tę Gruzję, nie wiadomo jak, tak trochę ją wiznęłam. No jesteśmy właśnie po to, żeby sobie parę rzeczy wyjaśnić, na parę pytań odpowiedzieć. Zastanawiałem się nad tym pierwszym pytaniem, które mogę Ci zadać. Przyznam, że czasami spotykam w nagłówkach medialnych w Polsce taki tytuł, że Polska nie jest krajem dla młodych ludzi. Stąd moje pierwsze pytanie do Ciebie. Czy zatem Gruzja jest krajem dla młodych ludzi? Wow, nigdy jeszcze nikt mi nie zadał takiego pytania. Jest ono dość kategoryczne, ponieważ z racji tego, że zaczyna się na czy, powinnam odpowiedzieć tak albo nie. A ta odpowiedź jest dużo bardziej złożona, myślę. Tak samo jak z Polską, tak samo z Gruzją. Natomiast, no i właśnie, no i pewnie z jednej strony tak, a z drugiej nie. No bo Gruzja jest też w takim momencie, w którym przechodzi bardzo dynamiczne i bardzo, bardzo dużo zmian. I one są bardzo dynamiczne i jakby rzeczywiście wiele się dzieje. Ja też mówię troszeczkę o sytuacji jeszcze sprzed czasów pandemii, ponieważ jak wiemy, pandemia zastopowała wszystko wszędzie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach, ale w Gruzji także. Więc ta sytuacja przed pandemią była no, dużo lepsza niż jest teraz, ponieważ ta sytuacja, z którą Gruzini i Gruzinki mierzą się dzisiaj, jest dużo bardziej poważna, bo po pierwsze mamy kryzys polityczny, po drugie potężne problemy ekonomiczne tego kraju, bo teraz na ten moment tam jest, ja dzisiaj sprawdzałam statystyki i oficjalna stopa bezrobocia jest na poziomie 19%, a to jest tylko oficjalna, wiadomo, że jeszcze jest bezrobocie ukryte, które zawsze było w Gruzji na poziomie 70%, 60-70%. Też sprawdziłam dzisiaj procent osób, które żyją poniżej granicy ubóstwa i to już niestety przekroczyło 20%, co jest gigantyczną cyfrą, ponieważ my na przykład w Polsce mierzymy się z 4% właśnie życiem poniżej granicy ubóstwa, więc jest to na pewno ciężki kraj dlatego, żeby żyli tam młodzi ludzie i mogli zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa w jakikolwiek sposób się rozwijać, co nie zmienia faktu, że Gruzja bardzo potrzebuje młodych ludzi, bo jeżeli gdzieś tam się zamknie tylko i wyłącznie wśród osób myślących, żeby teraz tego też tak nie wartościować, ale myślących jakby według starych kategorii, no i oczywiście bez tego powiewu młodości, no to wiemy, że to nie skończy się dobrze najprawdopodobniej. Więc jest i tak, jako młoda osoba, ja chyba dzisiaj nie chciałabym zaczynać swojej kariery w tym kraju. Jest to ciężki moment dla tych młodych ludzi, którzy na przykład kończą studia i chcieliby na przykład zarabiać pieniądze, zwłaszcza teraz jest to dość trudne. A czy ten powiew młodości wieje wraz z politycznym powiewem zmian w kraju? To jest kolejne dobre pytanie, ponieważ Gruzja aktualnie przechodzi potężny kryzys polityczny. Ten kryzys rozpoczął się pod koniec tamtego roku, rozpoczęły go wybory parlamentarne. I z tego impasu Gruzja wyjść nie może. Dzisiaj po raz kolejny rozpoczynają się negocjacje. Jeżeli chodzi o sytuację polityczną, to Gruzja jest w dość ciężkiej sytuacji, ponieważ przechodzi potężny kryzys polityczny. Zaczęło się to w zeszłym roku podczas wyborów parlamentarnych w tym kraju i to była jesień poprzedniego roku, a warto zaznaczyć, że w marcu 2020 roku Gruzja weszła na nowy system wyborów parlamentarnych i do parlamentu wchodzi 150 mandatów, z czego 120 wybieranych jest w wyborach proporcjonalnych,
a 30 w JOW-ach, czyli w okręgach jednomandatowych. Takim progiem, żeby jakaś partia mogła wejść do parlamentu, jest 76 mandatów. I weszło kilka partii politycznych. Oczywiście największą ilość głosów procentowo, tam ponad 40 osób, to było gruzińskie marzenie, które niepodzielnie rządzi Gruzją od 2012 roku. To jest partia, która tak naprawdę w tym momencie już ma trzecią kadencję, więc już dość długo to trwa. Weszła też właśnie Zjednoczony Ruch Narodowy, ponad 27% mieli. To jest ta partia, którą możecie Państwo kojarzyć z Saakaszwilim. Weszła też Europejska Gruzja, strategia Gmaszenebeli, no i kilka jeszcze innych. Tylko problem polega na tym, że oni nie mogli się dogadać, ponieważ w tym momencie sytuacja, kryzys polega na tym, że opozycja powiedziała, że nie przyjmuje mandatów i nie wchodzi do parlamentu. Sytuacja jest taka, że w tym momencie rządzi jedna partia w Gruzji, czyli gruzińskie marzenie, które nie ma 50%. No i wyobraźcie sobie Państwo, że protesty przez cały czas się nasilają i trwają, kłócą się bardzo mocno między sobą, ludzie wychodzą na ulicę. Do tego dochodzi ten kryzys gospodarczy i kryzys ekonomiczny, który jest pokłosiem właśnie pandemii koronawirusa. No i sytuacja nie jest do pozazdroszczenia, zwłaszcza, że Zachód, który bardzo mocno wspierał finansowo Gruzję, i tutaj Zachód to mówię szeroko pojętą Unię Europejską, ale również Stany Zjednoczone, no wyraża głębokie, może nie pretensje, ale zaniepokojenie sytuacją demokratyczną w tym kraju. Więc sytuacja polityczna wygląda kiepsko. Ciężko mówić o zmianach w polityce w tym momencie, ponieważ gruzińskie marzenie trzyma się obiema rękoma i obiema nogami tej władzy, więc o zmianach na ten moment ciężko mówić, a partia Gruzińskie Marzenie jest też partią, która jest sponsorowana i która została założona przez najbogatszego człowieka w Gruzji, czyli Bidzinę Iwaniszwilego, który czysto teoretycznie, przynajmniej tak oficjalnie, w oficjalnej wykładni wycofał się z polityki gruzińskiej, ale wszyscy doskonale wiedzą, że zarządza z tylnego siedzenia i tak naprawdę jest taką szarą eminencją gruzińskiej polityki i tak naprawdę wszystkie decyzje, bo zwłaszcza te, no przede wszystkim te strategiczne decyzje dla tego kraju, podejmuje on, więc no impas, generalnie nie widać, żeby tam działo się coś, żeby tam był jakikolwiek powiew tej młodości, no. Być może zmienią coś teraz te negocjacje, które dzisiaj mamy 29 marca, kiedy nagrywamy tę rozmowę. Zaczyna się właśnie druga tura negocjacji pomiędzy Radą Europy a Gruzją i zobaczymy, co przyniosą. Te, które były w połowie marca tego roku, właściwie nic nie zmieniły, a opozycja ma dwa żądania i jednym z nich jest właśnie ogłoszenie przedterminowych wyborów parlamentarnych, ponieważ opozycja uważa, że wybory zostały sfałszowane i ma ku temu poważne powody, żeby tak myśleć. A druga rzecz to jest uwolnienie więźniów politycznych, gdzie gruzińskie marzenie zapewnia, że czegoś takiego jak więzień polityczny nie ma w tym momencie w Gruzji, co również jest nieprawdą. Natomiast jakby przez cały czas przypomina, że taka instytucja jak więzień polityczny istniała wtedy, kiedy u władzy był Saakaszwili i partia Zjednoczony Ruch Narodowy, czyli ta jego, która teraz jest w jednej z największej właśnie opozycji, wiodącej opozycji do gruzińskiego marzenia. Ja nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane, to co ja wszystko teraz powiedziałam. I wszystko jest jasne. Ale zanim przejdziemy do innych wątków, chciałbym zapytać Ciebie o zaangażowanie młodych ludzi. Pewnie wielu Gruzinów chciało wejść w te dorosłe życie z jakimś optymizmem, wiarą w lepsze jutro, ale tutaj te zawirowania, cały kryzys ekonomiczny, no nie do końca spełnił ich marzenia o modernizacji kraju. Czy młodzi Gruzini chętnie angażują się w organizacje pozarządowe, czy może szukają gdzieś wzorców aktywności politycznej, może poza granicami kraju? Tak, tego typu rzeczy mają miejsce w Gruzji tak naprawdę od czasu rewolucji róż, czyli od momentu, kiedy Michał Saakaszwili, bardzo popularny polityk zresztą, bardzo popularny też polityk w Polsce, doszedł do władzy, ponieważ to był ten moment, w którym przede wszystkim finansowanie z Zachodu plus organizacje pozarządowe, które jakby zaczęły działać w Gruzji, na różnych płaszczyznach oczywiście, tak? Jakby no, teraz nie oceniając tego, czy coś jest dla Gruzji dobre, czy coś jest dla Gruzji złe, natomiast jakby rzeczywiście zostało wprowadzonych wiele reform oraz zostało wprowadzonych wiele zmian w tym kraju i jakby to niezależnie od tego, co możemy myśleć i oceniać prezydenturę Saakaszwilego w jaki sposób, to rzeczywiście wpłynęło to na kraj bardzo mocno rozwojowo i bardzo mocno progresywnie i rzeczywiście przyczynił się bardzo mocno do demokratyzacji tego kraju i tego społeczeństwa, ale też
do tego, że rzeczywiście narodziło się coś takiego jak ruch obywatelski w tym kraju i rzeczywiście to widać, więc tak, jak najbardziej młodzi ludzie chcą coś zmienić, chcą coś robić i rzeczywiście to widać, bo ich zaangażowanie w właśnie choćby organizacje pozarządowe i jakby szereg różnych takich rzeczy, które działają na wielu płaszczyznach, i to mówię o mniejszościach seksualnych, o mniejszościach etnicznych, w ogóle w kulturze, o takim soft power Gruzji i w ogóle Kaukazu Południowego, to rzeczywiście Gruzja bardzo mocno się wybiła na tle wszystkich poradzieckich republik. Oczywiście nie mówię tu o tych, które weszły w skład Unii Europejskiej, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, bo to jest troszeczkę inna bajka, ale tych, które pozostały jeszcze jakby w tej całej sferze WNP, to rzeczywiście Gruzja się wybiła bardzo mocno i bardzo wysoko. I to jakby widać do dzisiaj. No to teraz przejdźmy do clou naszego spotkania. Chciałbym zapytać, czy Gruzini potrafią się zapomnieć od tej polityki, od tego całego chaosu właśnie w sztuce, zaangażowaniu w literaturę i działalność artystyczną. Czy rzeczywiście to, co Gruzini tworzą, ma charakter systemowy, czy może raczej wybiegają w inne tematy? I tak, i tak. Jak się doskonale pewnie orientujesz i spodziewasz, no więc w kraju, który ma dość niestabilną sytuację polityczną i albo dzieje się bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, to ciężko tworzyć jakąkolwiek sztukę, która w jakimś tam stopniu nie jest z tą polityką powiązana. Dokładnie z taką samą sytuacją mamy do czynienia w Polsce, w związku z tym jakby teraz jakby to upolitycznienie jest oczywiście obecne, ale jakby takim może nie syndromem, ale na pewno symptomem i na pewno pokłosiem tego, co się dzieje w polityce, jest rozwój sceny muzycznej w Tbilisi. W ogóle generalnie, jeżeli chodzi o Gruzinów, to moje zdanie jest takie, że jest to naród artystów i naprawdę tak wielu utalentowanych ludzi na tak wielu płaszczyznach artystycznych, ja chyba jeszcze nie widziałam w żadnym narodzie, więc rzeczywiście no nie jest to duży naród, ale jakby procent ludzi, którzy mają talenta w różnych aspektach tego typu, to rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Ja nie jestem kompetentną osobą, żeby wypowiadać się na temat muzyki, ale tego nurtu techno, który się rozwinął w Tbilisi po roku 2018 i po tym, co się wtedy wydarzyło pod parlamentem i tego, w jaki sposób w ogóle działa scena techno w Tbilisi, no to proszę Państwa, Berlin może pozazdrościć temu miastu, ponieważ w ogóle o Tbilisi mówi się Berlin Kaukazu albo w ogóle tego całego postradzieckiego terytorium. Oczywiście to żyje i tętni. Oczywiście znowu mówię o tym czasie do pandemii, ponieważ teraz wszędzie wiele rzeczy jest pozamykanych i wiele rzeczy po prostu nie działa, niestety. I mam nadzieję, że to się w końcu skończy, ponieważ no wszyscy już wiemy, bo jesteśmy tym wszyscy już zmęczeni bardzo mocno. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest kino gruzińskie. Jeżeli słuchają tutaj jacyś kinomaniacy albo kinomaniaczki, to rzeczywiście, proszę Państwa, kino gruzińskie zawsze było na bardzo wysokim poziomie. Znowu po rewolucji róż, kiedy zaczęto robić nowe koprodukcje z Europą Zachodnią bardzo często, to kino gruzińskie znowu wypływa na szerokie wody i rzeczywiście, jeżeli chodzi o kino gruzińskie, to jest co oglądać, naprawdę jest co oglądać, bo jest to kino, które rzeczywiście bierze człowieka za serce i nawet choćby swoją kameralnością. I tu mam wrażenie, że z tą polityką, no oczywiście od polityki bardzo rzadko można uciec, jeżeli opowiada się o tematach społecznych, a kino bardzo często, zwłaszcza gruzińskie kino, dzisiaj opowiada o tematach społecznych, ponieważ stara się rozprawić z pewnymi kwestiami. O ile stara się rozprawić oczywiście z latami 90. i tym, co się wydarzyło po upadku Związku Radzieckiego i terenami, które Gruzja straciła najprawdopodobniej bezpowrotnie, tu mówię o Abchazji oraz o Osetii Południowej, to były wojny domowe o te tereny, więc Gruzja straciła te terytoria i z tych terytoriów też do Gruzji przesiedlono 230 tysięcy osób, Gruzinów, z terenów dzisiaj separatystycznych, a tak naprawdę według prawa międzynarodowego, które respektuje również Polska i cała Europa, należących do Gruzji, ale jednocześnie nie mogą tam mieszkać. I to są takie tematy bardzo ciężkie, ponieważ no, ci ludzie jakby są już którymś pokoleniem od 93 roku, mieszkają bardzo często jeszcze w takich warunkach dla przesiedleńców, czyli w takich ośrodkach dla przesiedleńców, w jakichś zbiorowych budynkach, starych szkołach albo starych fabrykach i bardzo często są to warunki, które urągają człowieczeństwu w ogóle, bo to są takie obozy. Oczywiście część osób już się stamtąd powyprowadzała, jakaś część trzyma mieszkania zastępcze,
ale gro tych osób nadal mieszka w tych warunkach, do których przeprowadziło się na tak zwaną chwilę w 1993 roku. Bardzo często nie ma tam bieżącej wody, ani toalety, ani ogrzewania. No więc to jest jedna kwestia, z którą rozprawia się kino gruzińskie i tu bym bardzo poleciła Państwu taki film jak Wyspa Kukurydzy oraz Mandarynki oraz Drugi Brzeg. I Wyspa Kukurydzy i Drugi Brzeg to są firmy Georgiego Owaszwilego, a Mandarynki Zazy Uruszadze. I to są wszystko filmy, oczywiście, o których mówię, nakręcone już w latach 2000. Z latami 90. także rozprawia się kino zaangażowane społecznie w zupełnie inny sposób, czyli mówię tutaj o takim kinie kręconym przez kobiety i jednym z takich filmów, które jest moim ulubionym, to jest film Rozkwitające Nany Ekmitiszwili i to jest taki film, który opowiada o latach 90. w Gruzji, kiedy były to czasy, tak naprawdę Gruzja była uważana w arenie międzynarodowej jako państwo upadłe, w którym rządziła rzeczywiście bandyterka i rzeczywiście rządziła bandyterka i były takie dwie osoby u władzy. Jedną oficjalną władzę sprawował Eduard Szewardnadze, który był prezydentem kraju, a drugą władzę Dżabajstyliani, który był worem w zakonie, czyli takim najwyższym w hierarchii więziennej, zbirem, złodziejem, który rozporządza, rozumiecie Państwo, haraczami, które są zbierane po kraju. I to jest film, który opowiada historię dziewczyny, która została porwana na ożenę przez mężczyznę, którego nie znała, którego nie chciała, on po prostu ją wziął i posiadł za żonę. Ja tę dziewczynę, pierwowzór tej paterki poznałam i też jej historię opisałam w swojej książce, więc no, zachęcam do obejrzenia Rozkwitających, już nie będę Państwu spoilerować tego filmu i też jakby dalszych jej losów też w moim reportażu. Co jeszcze z ciekawych rzeczy, które rozprawiają się właśnie z tym okresem lat 90. No to jest 90. to jest też tak doskonały film Marka Czewani pod tytułem Dede i to jest film, który opowiada o tym, również o kobiecie i o jej losie w latach 90. w Wysokich Górach. I teraz o ile się to wszystko zmieniło, o ile nie. Z kolei jedną z najpiękniejszych komedii i też bardzo śmiesznych, ale takim właśnie śmiechem trochę przez łzy i takim typowo gruzińskim jest komedia Lewana Kogoszwilego, Randki w ciemno, który bardzo Państwu również polecam. Zatem jest bardzo, bardzo, bardzo wiele filmów współczesnych. Taki film, którym bardzo chciałabym Państwu polecić, to jest film z 2019 roku, który wywołał falę protestów w Tbilisi. To jest film A potem tańczyliśmy i to jest tak naprawdę pierwszy film o tematyce LGBT nakręcony przez Gruzina. To bardzo zelektryzowało społeczeństwo gruzińskie. W ogóle teraz jest bardzo taka duża nagonka na całe środowisko LGBT. No zresztą wiemy, Nie tylko w Gruzji. Rozwiniemy ten wątek techno. Jak to się stało, że wielkomiejska gruzińska młodzież zdecydowała się właśnie bawić w ten sposób? Dlaczego ta rewolucja przybiera charakter muzyki techno? I czy to też ma związek, popraw mnie, jeżeli jest inaczej, z tym łagodzeniem prawa narkotykowego w Gruzji? To są jakby troszeczkę dwie, one się oczywiście łączą, tak, ale te kwestie dwie są oddzielne. Tak naprawdę cała ta gruzińska scena muzyczna zaczęła być rozpoznawalna na świecie. Mam wrażenie, że takim przełomowym momentem był 2018 rok, kiedy był tak zwany tańczący protest, We Dance Together, We Fight Together, pod parlamentem, wtedy jeszcze byłym budynkiem parlamentu w Tbilisi. Był przeprowadzony właśnie brutalny atak policji i na dwa takie kluby tbiliskie, Basiani oraz Cafe Galery i to był koniec kwietnia, początek maja 2018 roku i to była taka wielka pokazówka, którą zrobił rząd razem z policją, właśnie taka antynarkotykowa, tak, że dostali cynk, że te kluby zajmują się rozprowadzaniem narkotyków. No i cóż, no i tam aresztowano bardzo wiele ludzi, ludzie po prostu wyszli z tych, zostali wyrzuceni z tych dwóch klubów i wyszli na ulicę i zaczęli tańczyć, tańczyli przez 3 dni. To był taki moment, w którym gruzińska scena techno zaczęła być coraz bardziej rozpoznawalna, ona już była wcześniej, ale i ten rodzaj właśnie, jakby techno jest takim wyrazem buntu w tym momencie u młodych ludzi. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o tę sytuację z narkotykami, to w Gruzji było drakońskie prawo narkotykowe za czasów Saakaszwilego. Ono nie było oczywiście takie drastyczne bez żadnej przyczyny, ponieważ Gruzja do dziś ma gigantyczny problem z narkotykami. Oczywiście, jeżeli chodzi o poziom osób uzależnionych. Ja teraz w tym momencie niestety nie pamiętam statystyk, ale badałam ten temat
I rzeczywiście jakby ilość osób uzależnionych od ciężkich narkotyków jest gigantyczna w tym kraju, jest tak do dzisiaj. Natomiast Saakaszwili, Gruzja też była takim kanałem przerzutowym, Abchazja była kanałem przerzutowym i w momencie, kiedy doszedł do władzy Saakaszwili, to zaczął robić z narkotykami dość duży porządek. Tyle, że to też już później nabierało takiego kształtu kuriozalnego, ponieważ kiedy szły trzy osoby po ulicy, no to był jakby pretekst ku temu, żeby złapać ich, po prostu sprawdzić na obecność narkotyków, a bardzo często te narkotyki również odrzucano. To był bardzo łatwy sposób do tego, żeby po prostu kogoś zamknąć do więzienia, dlatego że za posiadanie jakiejkolwiek ilości, jakiegokolwiek narkotyku trafiało się do więzienia na 8-9 lat. Tam praktycznie nie było możliwości łagodzenia tej kary. To dochodziło do absurdów, ponieważ ktoś za zabójstwo siedział albo za gwałt siedział 5, a ktoś za posiadanie działki marihuany siedział rzeczywiście no 9, więc takie różnice. To oczywiście był wielki terror. Po tej sytuacji, która miała miejsce w 2018 roku, to proszę sobie wyobrazić, że rząd gruziński zalegalizował marihuanę dokładnie 31 lipca 2018 roku i od 1 lipca marihuanę można palić legalnie, to prawda nie w miejscach publicznych, ale palić ją można, nie można nią handlować. Czyli tu mamy taki trochę absurd, czyli w momencie, kiedy palimy marihuanę, to nie popełniamy przestępstwa, ale przestępstwo popełniamy, kiedy chcemy ją zdobyć. Kasia Jaroch w materiale w Krytyce Politycznej pisała rzeczywiście, że ta gruzińska scena imprezowa różni się od innych tego typu miejsc w Europie. Kasia Jaroch pisała też, że nocnym życiem w Tbilisi rządzą kobiety. Stasiu, jakim miejscem są te cztery największe kluby w Tbilisi? Tak, ona uważa, że, i ja się z nią zgadzam absolutnie, że tym światem rządzą kobiety, że rzeczywiście jest bardzo dużo muzyczek w Tbilisi. Tbilisi jest w ogóle, jeżeli chodzi o to, bardzo progresywne i tam rzeczywiście te zmiany widać również na tym takim poziomie genderowym. To jest takie słowo, które ma niedobrą renomę zupełnie, nie wiem dlaczego, ale ma. Ale już jakby wracając, jakby też tak troszeczkę wyjaśniając tę całą sytuację, faktycznie jest tak, że no, Gruzja jest krajem patriarchalnym, więc no, tutaj kobiety oprócz Tbilisi i oprócz niektórych kręgów i tylko wśród młodych ludzi rzeczywiście mają tak oficjalnie trochę więcej do powiedzenia. Tak rzeczywiście jest, że raczej tam jest ten podział ról bardzo widoczny. Jeżeli robi się tego typu rzeczy, to jest ewenement, jeżeli robi to kobieta. Poprzednio wspomniałaś o wątku aborcyjnym, stąd moje pytanie, jaki jest wpływ kościoła, cerkwi na te sprawy polityczne, na młodych? Cerkiew to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Otóż patriarcha Gruzji, czyli Eliasz II, jest to jedna z najważniejszych w ogóle postaci tego kraju, który cieszy się wysoką estymą, wysokim szacunkiem i jednocześnie jest to osoba, której 96% wyznawców prawosławia gruzińskiego, bo to jest ważne, do której ma zaufanie. Kościół, czyli cerkiew prawosławna, autokefaliczna cerkiew prawosławna gruzińska ma gigantyczny wpływ na społeczność. Gigantyczny. Jeżeli powtarzam któryś raz z rzędu gigantyczny, to rzeczywiście jest on gigantyczny i nie wymyślam sobie tego i to nie jest jakieś takie wielkie przesadzenie. Ma też wpływ na młodych ludzi, ale też ten wpływ na młodych ludzi jest może nie tyle bezpośredni, ponieważ te duże ośrodki miejskie, ale to mówię o dużych ośrodkach miejskich, gdzieś tam zaczynają się jakieś bunty wśród młodych ludzi, ale nie można tam zapomnieć o jednej najważniejszej rzeczy. Gruzińskie społeczeństwo jest społeczeństwem hierarchicznym. Bardzo często jest trudno zrozumieć pała, a zawsze robimy to takie porównanie między Polską a Gruzją. W Gruzji jest hierarchia. Niestety ja ją nawet czasami nazywam hierarchią feudalną. Czyli jest ktoś, kto jest najważniejszy i potem długo, długo nic i tak dalej i niżej, niżej, niżej. Oczywiście jakby ta ważność tych ludzi rośnie z wiekiem, więc to jest tak, że nawet jeżeli jakiś młodzi ludzie wyprowadzą się z domu i mieszkają w Batumi albo w Tbilisi, to nie zmienia to faktu, że na nich wpływ ma ich rodzina, która została gdzieś na prowincji, bo wszystko, co jest poza Tbilisi, nazywane jest prowincją, to też jest bardzo ważne, albo regionem. I rzeczywiście jest tak, że tam jest bardzo trudno tej hierarchii, temu systemowi się przeciwstawić, dlatego że przeciwstawienie się hierarchii, jakby wyjście poza pewne normy i rzeczy, według których powinniśmy działać, albo tak, jak one sobie działają od wieków i my nadal chcemy to utrzymywać, albo nasi rodzice i nasi dziadkowie, jest bardzo trudne, ponieważ jeżeli odstępuje się od jakiejś normy, to często jest się skazanym na
swego rodzaju wyrzucenie z klanu, tak, wyrzucenie z rodziny. I tu mamy do czynienia na przykład z osobami, które są w mniejszościach seksualnych. Bardzo często się to dzieje, że jeżeli ktoś oficjalnie przyznaje się do tego, że jest gejem, lesbijką, osobą transpłciową, czy biseksualistą albo biseksualistką, to oczywiście nie zawsze, ale w wielu przypadkach zdarza się tak, że jest wyklęty z rodziny i zostaje sam dla siebie, co hierarchicznie zbudowanym i hierarchicznie funkcjonującym społeczeństwie wskazuje taką osobę na, no, na samotność bardzo często i na jakby zdanie samego na siebie, co jest z kolei trudne, ponieważ w sytuacji, w której jest Gruzja, czyli w potężnym impasie ekonomicznym również, ciężko jest po prostu przetrwać przy tak dużym bezrobociu i przy, no, a tu jest jakby to jest społeczeństwo wspólnotowe, więc bardzo mocno siebie wspierające. Do tych pewnych zasad trzeba się zastosować, żeby spokojnie żyć i wtedy trzeba przymknąć na wiele rzeczy oczy. Albo żyje się w progresywnej rodzinie, która nie zwraca na to uwagi, no ale wtedy ta rodzina jakby no tak na dobrą sprawę z reguły żyje w dużym ośrodku miejskim, czyli w Tbilisi i tam ma jakąś taką szansę na tę anonimowość, ale bardzo ciężko jest o anonimowość w Gruzji. Nawet w dużym mieście. A dzisiaj młodzi nie boją się zerwać z tą tradycją, nie chcą już balansować, ale raczej zdecydować się na jedną drogę, bo to chyba jest dla nich najtrudniejsze. Nie, boją się, oczywiście, że się boją. Bardzo mocno i rodzina jako siła jest gigantyczna i wpływ rodziny jest bardzo duży i bardzo wiele osób nie decyduje się na jakiekolwiek kroki albo na jakikolwiek bunt właśnie ze względu na to, że no, rodzina jest najważniejsza, więc nie. Oczywiście są jakieś wyjątki, są ludzie, którzy w którymś momencie po prostu decydują się na rozpoczęcie życia zupełnie inaczej niż robi to rodzice. Oczywiście wiadomo, że już jest zmiana, że ta zmiana pokoleniowa i tego się nie da uniknąć, bo ona po prostu będzie. No, tylko że idzie jakimś tam swoim rytmem. Bardzo Ci dziękuję za ten wgląd w gruzińską duszę, w te trochę marzenia Gruzinów, kulturę. Tylko jeszcze mogę Ci coś powiedzieć, to chciałabym Oczywiście. Zareklamować trochę gruzińską literaturę, która w ostatnim czasie jest taką, coraz częściej gdzieś tam można spotkać książki tłumaczone przez Magdę Nowakowską. I ostatnią taką nowością, która pojawiła się na rynku polskim jest powieść Archila Kikodzego pod tytułem Słoń południowy, którą bardzo polecam, ponieważ jest to książka, która jak nic do tej pory, co pojawiło się w Polsce na temat Gruzji, oddaje właśnie hierarchiczność tego społeczeństwa. Dokładnie opisuje Tbilisi jako miasto, które jest zbudowane na relacjach. I bardzo polecam Państwu tę powieść. Polecam też oczywiście powieść Gogi Gwahari, również tłumaczonego przez Magdę Nowakowską. I to są Załzawione okulary, 4 dekady historii Gruzji w 34 scenach. To jest rzecz doskonała. Bardzo mocno osadzona na kulturze i pokazuje no dokładnie 4 dekady historii Gruzji z punktu widzenia artystów. Świetna rzecz. Jeżeli chodzi jeszcze o taki soft power gruziński, to polecam, jeżeli chodzi o malarstwo, to polecam społecznie zaangażowanej malarki Lii Ukleby, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Ona bardzo mocno skupia się na kobiecych tematach, na problemach, z którymi borykają się kobiety w tym kraju. I podobnie fotografka Dina Oganowa, Dikarka, to jest jej pseudonim artystyczny. Jednym z tematów, którymi się zajęła właśnie Dina Oganowa, była kwestia aborcji selektywnej, która niestety na Kaukazie zbiera potężne żniwo. Aborcja selektywna, czyli prenatalny wybór płci i usuwanie żeńskich płodów. Więc bardzo polecam te dwie artystki do tego, żebyście zwrócili na nie uwagę. Załzawione okulary wydało chyba wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej. Kojarzę, że to był taki dziennik, z tego co pamiętam. Tymczasem bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za tę opowieść o Gruzji. Moim gościem była Stasia Budzisz, reporterka. Dzięki serdeczne i życzę miłego popołudnia, wieczoru albo kiedykolwiek nas słuchacie.